Cześć! Właśnie zakończyłem oglądać półfinał, w którym grało G2 kontra SKT na MSI, który odbywał się w Korei. Naprawdę niesamowity mecz, no i tak naprawdę liczę na to, że G2 zwycięży również w jutrzejszym finale. A tymczasem udałem się na Juve Games, gdzie też odbywa się turniej LoL'a. Mam nadzieję, że mecze rodzimej sceny LoL'a mnie również zaskoczą i będę świetnie się bawił. Zapraszam serdecznie! Juve Games to wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Białostockiej w ramach Juvenaliów. W tym roku mieliśmy okazję oglądać rozgrywki League of Legends, Counter-Strike Global Offensive oraz FIFA 19. A całość odbyła się na Wydziale Architektury przy ulicy Oskara Sosnowskiego. Niestety widownia mogła jedynie liczyć na stream z rozgrywek, ponieważ zabrakło dodatkowych atrakcji. Nasza przygoda z Juve Games zaczęła się w sobotę w czasie turnieju LoL'a. Muszę przyznać, że przyjemnie oglądało się rozgrywki na miejscu. Dobry komentator, wyrównane mecze, super nagłośnienie. Szkoda tylko, że na ekranie było tak mało widać z powodu słońca. Mimo to atmosfera była naprawdę bombowa. Trochę gorzej wyglądało to z perspektywy graczy. Opóźnienia jak na prawie każdym lanie, brakowało też harmonogramu i regulaminu, internet nie działał najlepiej, ciągłe lagi, ale mimo to gracze byli zadowoleni i dzielnie walczyli do samego końca. Co pana denerwuje? Denerwuje mnie na przykład, wie pan, 3-0 dzisiaj G2 zrobiło. Trochę za szybko, moim zdaniem. Trochę dobrze im poszło, ale nie było co oglądać, prawda? Za szybko to się wszystko skończyło. Fajnie, że był taki stomp, że Europa w końcu wraca do gry, że Korea spada. Ale to, co tu oglądać, no, proszę pana, no. Nudno. Może CS-a właśnie trzeba oglądać. CS-a. Dziękuję. Dużo gorzej wyglądało to w niedzielę. Jak każdy organizator wie, CSGO dostarcza znacznie więcej problemów. A biorąc pod uwagę fakt, że nie zostało zrobione nic, aby poprawić błędy dnia poprzedniego, ciężko było spodziewać się efektów. Najbardziej szkoda, że zabrakło komentatora. Co prawda mecze już nie były tak wyrównane, ale było kilka fajnych spotkań, które mogły zainteresować. Nie zabrakło też weteranów białostockiego CSK. Fajnie było zobaczyć nasze koty znowu w akcji. Cześć Matles. Trzy słowa dla twoich fanów. Kocham was, fani. Super, dzięki wielkie. Akurat trzy. Cześć. Jak to jest być adminem? Trudno, że tak powiem. Nie jest to takie hop-siup, jak się wydaje z zewnątrz. Plus jest jednak jakaś taka presja, że jeżeli coś tam nie wypali, serwer skraszuje, no to admin winny, tak? Co sądzisz o serwerach CSGO? Są wymagające na pewno i tak jak sama gra, czyli klient, crashuje się. Dzięki. Cześć. Mam pytanie, czy macie przygotowaną taktykę ofensywnego wejścia na B? Nie, po prostu będziemy biegać po mapie, zwiedzać. Elegancko, dzięki wielkie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Nie jest to turniej dla profesjonalistów, ale amatorzy jak najbardziej mogą się sprawdzić i zobaczyć, ile już potrafią. Tym bardziej, że administratorzy naprawdę zrobili świetną robotę. Szkoda tylko, że organizatorzy nie przełożyli się do swojej pracy. Mamy jednak nadzieję, że przy organizacji kolejnej edycji przemyślą swoje błędy i otrzymamy gotowy harmonogram na czas, a pewne sprawy zostaną starannie przemyślane i w końcu dostaniemy turniej na miarę Politechniki Białostockiej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do naszej pisemnej recenzji, którą znajdziecie w opisie. Zapraszamy też do subskrybowania, do zostawienia łapki w górę dla zwiększenia zasięgów, ponieważ takich materiałów chcemy robić więcej i mamy nadzieję, że uda nam się dzięki temu poprawić standardy na polskich turniejach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już wkrótce.